chłodnej, dyplomatycznej zimie wreszcie ciepło na linii Warszawa-Paryż. Prezydent Mitterrand oficjalną wizytą w Polsce i długimi rozmowami z generałem Jaruzelskim zamknął trudny okres w stosunkach między obu naszymi krajami i rozpoczął nowy, oby udany politycznie i gospodarczo. Tak wiele nas łączy, całe wieki wzajemnej sympatii, dobrych kontaktów i silnych związków. Także w czasie ostatniej wojny, która 50 lat temu zaczęła się właśnie tu, na Westerplatte. W gdańskim hotelu Heweliusz spotkanie z Lechem Wałęsą. Potem wspólna obecność i wieniec pod pomnikiem stoczniowców. Na długim targu w cieniu Starówki w tłumie gdańszczan serdecznie witających prezydenta. I Polacy, i Francuzi źle znosili lata chłodu i dystansu. Teraz cieszą się z barometru wskazującego na pogodę. Ryszard Grodzki ma 58 lat. Za sobą studia i doświadczenie w pracy na ziemi odziedziczonej po ojcu i dziadku. Z Łomżyńskiego kandydował na posła. Nie przeszedł, ale poglądów na rolnictwo nie zmienił. Główny problem polskiego rolnictwa na dzień dzisiejszy to jest chyba to, że rolnikowi armia, biurokracji i przemysł nie potrafi zapewnić spokojnej pracy. W tych zmianach, które się zanoszą, to ja widzę zagrożenie, że w Sejmie będzie niewielu rolników, a tymczasami taki chłopski rozum jest i tam potrzebny. My już od 20 lat mówimy o częściach zamiennych i trzeba w jakiś sposób znaleźć metodę, żeby fabryka, która produkuje traktory, jak nie dostarczy części zamiennych, żeby za posły płaciła rolnikowi karę i wtedy by się nauczyła, że musi dostarczyć odpowiednią ilość części zamiennych, bo wszystkie te administracyjne nakazy nic nie dają. Także u nas nigdy jeszcze ekonomia nie wchodziła w rachubę i dopóki się nie zacznie ekonomicznie myśleć, tylko politycznie, to nic dobrego nam z tego nie wyjdzie. Nie wszystko złoto, co się świeci, a elewacja warszawskiego złocistego wieżowca świeciła coraz słabiej. Po prostu nie przetrwała 20 lat budowy i straciła barwę, więc wymienia się ją na srebrzysto-granatową belgijskiej firmy Glaverbel. Robią to Jugosłowianie, imponujący szybkością, dobrą organizacją i kaskaderskimi umiejętnościami. Aż się wierzyć nie chce, że kilkadziesiąt pięter nieszczęścia przestanie wreszcie straszyć. Za półtora roku będą tu miały swoje biura banki i firmy eksportowe. Właśnie trwa przebudowa pomieszczeń i montaż instalacji. Na zewnątrz zrobiono już wykop pod przyszłe garaże. No i ciekawostka, tu jak za dawnych lat stanie synagoga. Może to miejsce nie będzie już pechowe. Autobusowe przystanki niebanalne, remiza solidna, ośrodek zdrowia z apteką. Tylko stara, stuletnia szkoła denerwowała mieszkańców Ludczy koło Krosna. Skoro to, co mają, zbudowali społecznie, więc i za szkołę wzięli się sami. Zebrali siły, podporządkowali się emerytowanemu dyrektorowi Józefowi Bocho. No i tak to się zaczęło. Praca wre aż miło. Zupełnie jak na swoim i zupełnie jakby nie w tych czasach. Pan Bocho jest tu codziennie. Dogląda, sprawdza. Z
sam bierze się za robotę i nie narzeka. A mieszkańcy nie tylko pracują, ale i robią zrzutki. Rejestry prowadzone są bardzo skrupulatnie. Będzie to szkoła ich marzeń z halą sportową, stołówką i świetlicą. Za miliard albo i więcej. Porządna, jak wszystko, co dotąd robili ludczanie. Czerwiec 1939 roku. Kronika Pata coraz więcej miejsca poświęca armii. Kamery filmują wszystkie manewry i ćwiczenia na ziemi, wodzie i w powietrzu. Demonstracja siły polskiego lotnictwa na polu mokotowskim. Ten pokaz miał dodać otuchy Polakom coraz wyraźniej czującym powiew zbliżającej się wojny. Batalionu balonowego. Warszawiakom zaimponowały też ewolucje w wykonaniu pilotów dwóch pułków lotniczych. Oddziały prezentowały swe umiejętności w walce obronnej. Wojny pozostawało kilkadziesiąt dni. Pozazdrościliśmy Londynowi i u stóp Zamku Ujazdowskiego urządziliśmy Hyde Park. 5000 metrów kwadratowych super wolności słowa. Park otwarto wprawdzie w Dniu Dziecka, ale pokrzyczeć mieli przecież dorośli. Można więc było się spodziewać, że tłum ruszy na Agrykolę, a tymczasem... I kiedy wreszcie pojawił się jeden odważny, nie miał go kto słuchać. Mogą nie mówić, przewidziały władze, może chociaż napiszą. I urządziły na placu coś w rodzaju tablicy wielkich hieroglifów, ale tam pojawiły się głównie błędy. Też niedobrze. Ludzie, jest miejsce i okazja, przemówcie głośno, nawet jeśli nie macie do kogo. Powinniśmy w tych dniach być w Opolu i nieco później w Sopocie, ale nie stać nas na festiwalową opłatę po 50 tysięcy od osoby za sam wstęp do amfiteatru, nie licząc podróży, hoteli i wyżywienia. Przypominamy zatem Stevie Wondera i jego koncert na stadionie dziesięciolecia bez kilkuset tysięcy za akredytację ekipy Kroniki.